Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i witam Was ponownie. Witam po raz pierwszy tych, którzy dopiero teraz odpalili radio. Wiem, że część osób stosuje taką zasadę, że słucha sobie najpierw radia klubowego, a o 10 przeskakuje na trybunę prasową, więc tych właśnie witam i mówię Wam dzień dobry, a pozostałych słuchaczy witam ponownie. Trybuna Prasowa, magazyn poświęcony dziennikarzom, a raczej ich publikacjom. Czytamy, sprawdzamy, co tam w trawie piszczy, co dziennikarze napisali, czym się z nami podzielili, jakimi wiadomościami i staramy się też, przynajmniej ja się staram dla Was jako, niejako to weryfikować. Oczywiście też nie jestem alfą i omegą, nie pozjadałem wszystkich rozumów, więc ja też się mogę mylić, ale staram się być na bieżąco i staram się od razu punktować te nieprawdziwe informacje, bo czasami nierzetelne, które się pojawiają, czasami jakieś błędy, pomyłki. Też nie chciałbym tutaj, żeby ktoś pomyślał, że o, ważniak tutaj wszystkich krytykuje dookoła, on taki najmądrzejszy. No nie, po prostu wiem, że jak się coś pisze, to się czasem coś przekręci, czasem się czegoś nie dopowie, czasem się nie chce czegoś zweryfikować i potem ktoś musi po prostu dla kibiców się poświęcić i żebyście wy, odbiorcy, mieli wiedzę, jak faktycznie wygląda rzeczywistość, to po to taki program jest. Ale generalnie też program dla tych poświęconych, którzy nie mają czasu na bieżąco latać po portalach, codziennie po kilkanaście razy wchodzić, czy kilkadziesiąt szukać informacji samemu, chociaż niektórzy bardzo lubią to robić, ale to jest raczej dla tych, którzy są zabiegani, mają mało czasu i sobie po prostu wolą raz w skondensowanej dawce dziś rano, codziennie rano od 10 dostać to wszystko w pigułce. A co dzisiaj? Dzisiaj będziemy rozmawiali o transferze Patryka Muchy oczywiście, chociaż tak, tylko skrótowo, bo poświęciliśmy praktycznie cały wczorajszy magazyn pilne temu tematowi. Będziemy rozmawiali trochę o drużynie dekady, ale dosłownie tylko kawałek, żeby Was wprowadzić w głosowanie, bo się dziś zaczęło. Następnie przygotowania Widzewa, mikrocykl treningowy zwieńczony będzie meczem pucharowym w Skierniewicach. Trochę jeszcze o innych transferach, troszkę tam się ponarzekał sobie na władzę, jak to ma w zwyczaju Jarosław Binczyk, on lubi pisać negatywnie. No ja nie pamiętam w ogóle jakiegoś pozytywnego artykułu ze strony Jarosława Binczyka. Kiedyś sobie żartowałem, że jak znajdę czas, to przysiądę i wszystkie publikacje z ostatnich 3 lat zbiorę Jarosława Binczyka i zobaczymy, jaki jest stosunek tych, które stawiają Widzew w pozytywnym świetle, a które są w negatywnym, które są pozytywne, a które polegają na tym, że krytykujemy tylko i marudzimy i smucimy się, bo mam wrażenie, że każdy tam jest, co się zna nie. Zawsze coś Jarosławowi Binczykowi nie pasuje. Widocznie uznał, że to się lepiej sprzedaje, no chyba, no bo tak mi się wydaje, no nie wiem, no, co nim kieruje. Może jakieś zgorzknienie na starość, takie, coś takiego. No chociaż starość to nie powiedziałbym, to raczej podeszły wiek, ale nie stary. Nie? Jak to się w ogóle klasyfikuje? Podeszły to jest gorszy niż stary, czy no nieważne zresztą, no już ma trochę swoje lata, rutyna go może zjada, życzymy trochę więcej optymizmu w życiu i trochę uśmiechu w takim razie. O karnetach pogadamy, a propos uśmiechu, to nam tutaj dostarczy sporo radości, oczywiście niezastąpiony Dariusz Kuczmera, no i tam jeszcze takie tematy jak wyjazd do Skierniewic, jak plany w klubowej telewizji, no i tutaj nawet coś Bogusław Kukuć wrzucił nam, nawet widzimy na zdjęciu Mateusza Morzenia, tylko nie wiem dlaczego w koszulce Zagłębia Sosnowiec, no ale to czerwone, mogło się pomylić. Artykuł wrzucony o 5:48 rano. Widocznie obudził się o 3:00 nad ranem Bogusław Kukuć, nie mógł spać, bo wpadł na genialny pomysł na artykuł, wyciągnął maszynę do pisania. No i taki to artykuł zmontował, że o przed 6:00 rano, dlatego może mu się pomyliły te koszulki widzewskie. To też czerwone, no, wybaczamy. No to tak, mniej więcej tyle tytułem wstępu. Zapraszam na program Trybuna Prasowa. Lecimy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Zaczniemy, proszę Państwa, od informacji, no, która dla nas jest bardzo istotna, ponieważ wespół z portalem Widzew, to my organizujemy od paru miesięcy taki plebiscyt pod tytułem Drużyna Dekady. Bawimy się, wybieramy sobie najlepszą jedenastkę drużyny Widzewa w latach 2009-2019. To znaczy, my tam podpowiadamy Wam różne sugestie, a Wy wybieracie, którzy piłkarze mają do tej jedenastki wskoczyć. Już wybraliście 10, został nam tylko jeden.
No i tym ostatnim będzie drugi napastnik. Nominowanie są, uwaga, Piotr Grzelczak. Urodził się w Łodzi, od małego chodził na mecze Widzewa i to właśnie w tym klubie zaczął swoją piłkarską karierę. Tak zapowiada, czy opisuje, zaczyna opis Piotra Grzelczaka portal Widzew to my, który jest naszym partnerem, jak mówiłem w tym plebiscycie. 55 spotkań Piotra Grzelczaka w barwach Widzewa, 14 bramek strzelonych. Także co trzeci mecz, co 3,5 meczu. Tak mogło być lepiej, ale też często grywał na skrzydle. Następnie Przemysław Oziębała, co do którego były głosy, że co on tutaj robi, że nie za bardzo powinien taką nominację dostać. No, wybierali tutaj panowie Sosenkiewicz i Karpiak, to nasza kapituła konkursowa. Do nich pretensje, jak chcecie się czepiać, to tam do nich ich atakować. Umywam ręce od tego, jak Piłat. Nie, żartuję oczywiście, ale tak wybrali, no kogo mieli wybrać? Bartek Sandek pisał, że mogli równie dobrze wybrać Roberta Kowalczyka. No trochę jednak myślę, że nie trafiony pomysł. Cóż tutaj ten Oziębała zmajstrował? 42 mecze, 7 bramek. No jeszcze słabiej niż Grzelczak. Faktycznie tutaj szału z Ozim nie było, ale też grywał na skrzydle. Darwida Sernas, no to już półka zdecydowanie wyższa. Zawodnik, który grał w ataku przede wszystkim w parze z Marcinem Robakiem, który bramek trochę postrzelał. Chociaż jak popatrzymy, no okej, okay, no czepiamy się na przykład Oziębały. 42 mecze, Sernas 44 mecze w Widzewie. 17 bramek, 7 bramek Oziębała, więc tak bardzo dużo więcej Sernas tych goli nie zdobył. Okej, okay, no pamiętamy go też z asyst, z dobrej współpracy z Robakiem. Natomiast też nie był jakiś to oszałamiający dorobek bramkowy, ale chyba jeden z lepszych tych zawodników, którzy grali. Oczywiście mówimy o ostatniej dekadzie, bo niektórzy zawodnicy załapali się jeszcze na tą obecną dekadę, czyli w 2010 roku występowali, a więc nie, przepraszam, nie występowali, występowali w 2008 roku jeszcze, więc oni i ten bilans z tego roku nie jest brany do ich dokonań. No i czwartym zawodnikiem, którego proponują nasi Łukasze, Łukasz Sosenkiewicz, Łukasz Karpiak, pozdrawiam, Mariusz Stępiński. Mariusz Stępiński, który debiutował w Widzewie w wieku chyba 16 lat i jest chyba nadal najmłodszym piłkarzem w historii klubu, który debiutował. Tak, nawet w WTM to pisze. Stępiński został wtedy najmłodszym debiutantem w historii klubu w meczu z Lechem Poznań na wyjeździe. To było chyba, z tego co pamiętam, wtedy Stępiński wszedł do gry. 33 razy zagrał Stempel w barwach Widzewa, 5 bramek strzelił, więc to też bez szału, ale minut 1400, często wchodził z ławki. No wiadomo, dzieciak 16-17 lat, nie oczekujmy cudów. Gdy kończył 18, się zbliżała i kontrakt profesjonalny trzeba było podpisać, to go nie podpisał, nie chciał z Cackami współpracować. Poszedł za granicę. Dzisiaj jest, chociaż potem z tej Norymbergi wrócił, był w Wiśle Kraków, w Ruchu Chorzów, a potem poszedł w świat FC Nantes, teraz później Kiewo Verona, teraz Elas Verona. Serie A. No chciałbym, życzyłbym każdemu napastnikowi Widzewa z obecnej kadry i w ogóle przyszłej, żeby tak ich się losy potoczyły, żeby występowali w Serie A, żeby byli napastnikiem drużyny z ekstraklasy włoskiej. Kto powinien zostać drugim napastnikiem drużyny Kady? Zapraszam na łamy WTM, tam możecie oddawać głosy do 12 sierpnia, do jutra, do godziny 19.10. Wtedy też zwycięzca zostanie ogłoszony, ja sobie też zagłosuję, nie będę mówił na kogo, żeby nikomu niczego nie sugerować. 105 głosów oddanych w półtorej godziny. Trochę szybciej idą karnety, ale też nie jest źle. Też nie jest źle. Myślę, że do 2-2,5 tysiąca tych głosów się uzbiera. No i słówko jeszcze, jak ta drużyna dekady wygląda, bo czekamy na drugiego napastnika. Pierwszym jest oczywiście Marcin Robak, więc może się zdarzyć, że będziemy mieli parę w ataku Robak-Sernas, jak za dawnych lat. A może Oziębała, może Grzelczak, może Stępiński, zobaczymy. Robak już tam oczywiście jest. Natomiast od bramki Maciej Mielcarz, prawa obrona, od prawej obrona, może tak powiem. Łukasz Broś, Ugołkach, Tomasz Fibel i Dudu Parajba, pomoc od prawej Adrian Budka, Mindał Gaspanka, Bruno Pinheiro i Marcin Kaczmarek. No i w ataku już mówiłem Marcin Robak. Zostało nam do uzupełnienia dwie pozycje, czyli napastnik, a także kończąc już wybory drugiego napastnika, będziemy widzieli, który piłkarz w tych dwóch głosowaniach na napastnika, bo to były dwie części, bo napastników dwóch w naszej drużynie, otrzymał pod względem liczby głosów najwięcej głosów, ale nie wygrał. On usiądzie na ławce rezerwowych. Na tej ławce jest już Patryk Wolański, jest Jarosław Bieniuk, jest Prinsley Lokaci i czekamy jeszcze na rezerwowego napastnika. A na końcu jeszcze nam zostanie tylko wybór trenera dekady, a potem zebrać to wszystko do kupy, podsumować takie plany przed nami. W tę niedzielę
co dziś mamy wtorek, no to za 5 dni. Wywiad z Marcinem Robakiem, niedziela, godzina 20. Przełożone z poprzedniego tygodnia, siła wyższa. Tak to będzie wyglądało. Dobrze, zamykamy temat trybuny prasowej, temat drużyny dekady, trybuna prasowa trwa w najlepsze. Patryk Mucha został nowym piłkarzem Widzewa, żadna to ci niespodzianka, było wiadomo od czwartku, piątku już chyba, że ten piłkarz jest w orbicie zainteresowań Widzewa, że przyjechał na testy, że będzie sprawdzany pod względem testy medyczne, że będzie właśnie pod kątem medycznym sprawdzany. No i tak się właśnie stało. Patryk Mucha te testy zdał na piątkę, podpisał umowę dwuletnią, a więc kto wie, życzymy mu tego, żeby zagrał w barwach Widzewa w Ekstraklasie, ma na to szansę teoretyczną, chociaż no ciężko będzie o ten awans w tym sezonie, no ale zobaczymy, więc życzymy Patrykowi powodzenia w barwach Widzewa. Sporo poświęciliśmy temu piłkarzowi miejsca we wczorajszym magazynie Pilne. Naszymi gośćmi byli najpierw Mateusz Bondarenko, testowany stoper przez Widzew, który nie powiedział nie i jemu nie powiedziano nie. Być może jeszcze Widzew wróci do tego transferu. Jakim piłkarzem jest Bondarenko, gdzie się dobrze czuje, jakim jest rozmówcą? Myślę, że bardzo fajnym, ale sami możecie się przekonać. Później rozmawialiśmy już o transferze Patryka Muchy z Sebastianem Maderą, byłym widzewiakiem, który też dzielił szatnię z Patrykiem, wchodzącym wtedy z drużyny juniorów Zagłębia Lubin do pierwszej drużyny, tam gdzie debiutował w Ekstraklasie. To Madera go dobrze pamięta i o nim nam opowiadał. Także Mateusz Magdziak, lewy obrońca Górnika Polkowice, który przez ostatni rok grał z Muchą w składzie. A na koniec jeszcze rozmawialiśmy z Kamilem Piskorskim na temat jego wypożyczenia do Pomorzanina Toruń. I cały ten program będziecie mogli, powtórkę tego programu, odsłuchać sobie dzisiaj od godziny 13. Więc dlatego o tym mówię, zachęcamy, bo myślę, że wyszło bardzo ciekawie. Dużo się o Patryku dowiedzieliśmy fajnych rzeczy, dobrych, pozytywnych rzeczy. Nikt tam źle o nim nie mówił. Chociaż prosiliśmy, żeby mówić szczerze, że jak są jakieś mankamenty, żeby nie pudrować niczego, no ale tak te rozmówcy raczej zachwalali. Bardzo zachęcam do wysłuchania powtórki, bowiem uwaga, wczoraj padł rekord na naszej, rekord dobowy. Nie będę liczb zdradzał, ale wczoraj mieliśmy rekord dobowy, jeśli chodzi o wejścia unikalnych użytkowników na naszą stronę radiową, a do tego jeszcze są odsłuchy w YouTubie, Spotify'u, SoundCloudzie, i więc myślę, że tam też rekordy padły, więc bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście wczoraj z nami i liczymy na to, że będziecie nadal. To tyle takiej autoreklamy, lecimy dalej z programem, bo o Patryku Musze nie będziemy wiele mówić, może jedynie zacytuję jego, przepraszam, wypowiedź, którą zamieściła strona oficjalna, informując przepraszam, o tym transferze. Bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem tak wielkiego klubu jak Widzew Łódź. Mam nadzieję, że czeka mnie tu dobry czas. 3 lata temu zadebiutowałem w Ekstraklasie w Zagłębiu Lubin, a rok temu trafiłem na wypożyczenie do Górnika, by ograć się na poziomie centralnym. Moim celem jest, by krok po kroku zdobywać doświadczenie i wrócić do Ekstraklasy. Mam nadzieję, że z Widzewem uda się to zrealizować. Znam się już z trenerem Dobim, u którego miałem okazję pracować i wypełniać postawione przez niego zadania. Nie ukrywam, że duże wrażenie robią na mnie kibice Widzewa, szczególnie podczas wyjazdowego spotkania, które rozegrałem w Łodzi jesienią. No tak, bo to w Polkowicach, no nie mogłeś tam, Patryk, kibiców Widzewa zapamiętać, bo ich nie było, pandemia i tak dalej. Ale podkreśla nasz nowy pomocnik, że bardzo mu imponuje to, co się dzieje na trybunach przy Piłsudskiego. Taki żołnierz, żelazny żołnierz dobiegł, gdzieś taki komentarz któryś z naszych gości, albo gdzieś na Twitterze padł, przepraszam, już nie pamiętam, kto wypowiedział te słowa, albo napisał, ale chyba to jest trafne, no bo jeżeli przychodzi trener i natychmiast jako pierwszy transfer ściąga zawodnika ze swojego poprzedniego klubu, no to jasne, wiadomo, że będzie na Muchę stawiał, że go potrzebuje, że jest takim bardzo kluczowym elementem w jego układance, więc spodziewamy się, że Patryk wskoczy do jedenastki z automatu, chociaż pewnie jak... musi na to zapracować, ale to pracuś, tak słyszeliśmy, więc można być o to spokojnym. A propos ruchów transferowych, jeden przyszedł, drugi odszedł, Kamil Piskorski wypożyczony do Pomorzanina Toruń na rok, natomiast jest gdzieś informacja, chyba portal Widzew to my tę informację podawał, że w tej umowie wypożyczenia, bo tego na oficjalnej stronie nie widzę, bo tu jest tylko informacja, że młody zawodnik został wypożyczony do trzecioligowego Pomorzanina Toruń na okres roku. No nie mówi się okres roku, ale to już nieważne. Ja też się często mylę, więc tylko taka szpileczka. Na rok został wypożyczony. Ale portal Widzew to my dodał później jeszcze, że dowiedział się, iż w tej umowie wypożyczenia znajduje się zapis,
umożliwiający Widzewowi skrócenie tego wypożyczenia i ściągnięcie Kamila do siebie po pół roku, czyli zimą, gdyby okazało się, że Kamil świetnie się spisuje w Toruniu i gra bardzo dobrze, to możemy go ściągnąć zimą i wiosną może grać już u nas w pierwszej lidze. Życzymy mu tego. Nawet dowiedzieliśmy się, że Kamil sam to powiedział, to też odsyłam do magazynu Pilne, że dostał zapewnienie od dyrektora Leszczyńskiego, że będzie oglądany, że będzie się widzę przyglądał temu, co robi Kamil w Toruniu, więc nie będzie jak z Michaelem i z Przemkiem Banaszakiem, Michaelem Amejo, że przez pół roku nikt do nich nawet nie zadzwonił, się nie zainteresował, czy są zdrowi, chorzy, czy czegoś nie potrzebują, czy w ogóle żyją. Pewnie tylko obejrzeli na Instacie, aha, zagrał, czy tam na 90 nie zagrał, a to fajnie, że zagrał. Dobra, lecimy dalej, bo czas nie jest z gumy. Pracowity tydzień Widzewiaków, pisze strona oficjalna, wczoraj o godzinie 18.37, czytamy. Pierwsza drużyna rozpoczęła kolejny mikrocykl treningowy w ramach przygotowań do startu w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi. No i że zawodnicy na nudę nie mogą narzekać, bo już w sobotę zagrają w Pucharze Polski, to wiemy. A natomiast w poniedziałek zespół pod wodzą trenera Enkleida Dobiego odbył dwa bardzo intensywne treningi w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Małachowskiego. No więc dwa razy na boisku. Z tego co mówił nam chyba Mateusz Magdziak, że trener Dobi raczej preferuje, że nie będą piłkarze za bardzo na siłownię chodzić. Oni mają wykonywać wszystko na boisku. Mają zróżnicowane, dobrane ćwiczenia, elementy treningowe, że poprzez te elementy treningowe mają ćwiczyć te partie, które ćwiczyliby normalnie na siłowni. Mi się to podejście bardzo podoba, bo to jest taki zwrot w kierunku zachodniego futbolu, takiego hiszpańskiego. Jak czytałem kiedyś, może nie biografię, ale taką książkę o pierwszym roku pracy Pepa Guardioli w Bayernie Monachium, jeszcze przed przyjściem Roberta Lewandowskiego, to był ten pierwszy okres Guardioli w Bayernie, no to przyglądał się temu wszystkiemu dziennikarz, wynajęty do napisania książki, wiadomo, przecież nie pisał jej Guardiola, ale on mówi, że bardzo dużo wprowadził właśnie takich hiszpańskich nawyków w Bayernie, dużo się zmieniło z takiej pracy siłowej, jaką znaliśmy w Niemczech, królowały ronda tak zwane, czyli dziadki po naszemu, Na treningu. Praktycznie każde ćwiczenie na boisku było wykonywane z piłką. Siłownia to tam było tylko jakieś uzupełnienie, a nie jakaś podstawowa czy jedna z podstawowych jednostek treningowych. I tutaj widać, że trener Dobie myśli podobnie, że on nie chce stosować treningu, aha, dzisiaj wtorek, to dzisiaj idziemy wszyscy na siłownię i piłkarze przez 2 godziny pakują barki, nogi, plecy, tak, potem są napompowani i mięśnie potrzebują więcej tlenu, przez to się bardziej męczą na boisku i tracą na szybkości, gdy mają więcej kilogramów do udźwignięcia, więc bardziej z piłkami, a jeżeli już jakieś siłowe elementy, to też one będą robione na boisku, więc to mi się bardzo, bardzo podoba, choć pewnie nie jest wykluczone do końca, że czasem jakieś siłownie nie odwiedzą, zwłaszcza tacy piłkarze jak Van Dambu między innymi, jeśli podpisze kontrakt, bo widać, że on musi tej masy piłkarskiej trochę nabrać. No wiadomo, jaka była jego historia, mówił o tym Krzysztof Stanowski w naszym radiu w niedzielę, że Van Dambu no, pochodzi z biednego kraju, gdzie się nie przelewa, po prostu tam nie ma, nie wiem jak to nazwać, mięśnia piwnego, tam faceci nie posiadają, tam nie ma dzieci z nadwagą jak w Polsce, bo po prostu mało co się zjada, bo nie ma kasy. I to się potem odbija na sylwetce tych piłkarzy z Afryki, więc trzeba Merveja trochę podtuczyć, mówiąc tak żartobliwie. Jeśli oczywiście podpisze kontrakt, bo na razie z tym jeszcze jest cicha, jeszcze jest cisza. No, przewidywał Krzysztof Stanowski, że w środę jutro, więc poczekajmy na spokojnie. Okej, to tyle jeśli chodzi o tym pracowitym tygodniu Widzewiaków, bo we wtorek również będą dwa treningi, więc nie ma zmiłuj. Środa, czwartek, piątek. W te dni łodzianie wezmą udział w pojedynczych zajęciach, a więc mogło być gorzej. No rzeczywiście, dużo pracy, zabrał się do roboty i zagonił do roboty swojej owieczki, pasterz Dobi, który w poniedziałek i wtorek dwa razy, środa, czwartek, piątek po jednym razie, ale pewnie też lekko. Nie będzie, w ogóle też mówił Mateusz Bondarenko, że w czwartek przyjechał do Łodzi i zaliczył bardzo dwa ciężkie treningi, czwartkowy, piątkowy, a w sobotę jeszcze zagrał w sparingu, więc można powiedzieć, że gdyby Widzew na świeżości zagrał z tą Pogonią, no to tam byłaby dwucyfrówka na miękko. Ale mieli już trochę w nogach dwa ciężkie treningi z trenerem Dobim. Znaczy dwa. Mateusz miał dwa, ale pozostali Widzewiacy cały tydzień. Więc to dobrze to wygląda. Więc fajnie, że za robotę się zabrali. Będę tylko monitorować, żeby się ktoś nie przeciążył, żeby jakichś mięśniowych problemów nie było. Ale są specjaliści od tego, więc jesteśmy spokojni. Widzew to my
trochę w formie takiej erraty do tego newsa, choć w zasadzie napisał to wcześniej, o 2 minuty wcześniej, więc zabawnie wyszło, bo 2 minuty wcześniej opublikowany artykuł, ale trochę więcej z samego wczorajszego treningu pisze WTM, bowiem w zajęciach wzięło udział aż 5 zawodników z rezerw czerwono-biało-czerwonych. I o tym oficjalna strona nie wiedzieć czemu nie informuje, a szkoda, bo tym chłopakom by się fajnie miło zrobiło, jakby przeczytali o sobie w oficjalnej stronie, ale jest WTM, od czego jak nie od tego właśnie, więc czytamy. W ośrodku treningowym na Łodziance ćwiczyło 2 bramkarzy drugiego zespołu. Dobrze znany Konrad Reszka, a także zaledwie 15-letni Marcel Buczkowski. To jest ten Marcel Buczkowski, który został też zgłoszony do rozgrywek pod koniec tamtego sezonu w razie gdyby coś. Więc on też się pojawił, a więc byli Reszka i Buczkowski. Reszka już po izolacji, już w ogóle Akademia Widzewa wznowiła pracę, więc mogli się młodzi pojawić z pierwszą drużyną. Oprócz nich albański trener przyglądał się 16-letniemu środkowemu obrońcy Dominikowi Najderkowi. Super sprawa, że 16-latek dostał szansę, został zabrany na trening. Nawet jeśli po 2 dniach trener Dobie powie, że na razie ci dziękujemy, pracuj dalej, będziemy ci się przyglądać, to i tak jest to olbrzymi kop motywacyjny dla każdego piłkarza. Przyglądał się też 19-letniemu skrzydłowemu Damianowi Skrzeczkowskiemu oraz mającemu już całkiem spore doświadczenie w jedynce 19-letniemu Jakubowi Kmicie. No Kuba, 19 lat i Damian Skrzeczkowski też 19 lat. No to jest taki najwyższy moment. Stoicie teraz na rozdrożu. Jak pójdziecie w lewo, no to przepadniecie skończycie jak Marcin Pieńkowski w Unii Skierniewice, przy całym szacunku dla tego klubu i dla Marcina, ale widać, że to jednak nie ten poziom widzewski obecny. Natomiast jak pójdziecie w tym właściwym kierunku, no to lada chwila ważą się losy waszej kariery. Wiek 19 w Polsce przynajmniej to jest taki moment, gdzie już musicie zacząć coś pokazywać, bo jeżeli marzycie o tym, żeby grać w pierwszej drużynie Widzewa, to jest ostatni dzwonek. Ale życzymy wam powodzenia. Trenujcie, pokazujcie się, walczcie. Kolejną nową twarzą na treningu był Patryk Mucha. No tak, to był jego pierwszy trening z drużyną Widzewa, też o tym nie czytaliśmy na stronie oficjalnej, nie wiem dlaczego. W zajęciach brali również udział Michael Ameja, Przemysław Banaszak oraz Daniel Mąka. No, ci dwaj pierwsi są związani kontraktami, Mąka nie, zobaczymy. Aha, tym razem zabrakło Merveja van Bambu, najprawdopodobniej dlatego, że Kończyczyk przechodzi dziś testy medyczne. No tak, czyli wczoraj, bo artykuł wczorajszy, przechodził testy medyczne, może potem jakieś sprawy formalne, nie wiem, czy pozwolenie na pracę trzeba przedłużyć, jak się zmienia klub, nie wiem, jak, bo przecież jest zawodnik jest poza Unii Europejskiej, nie wiem, jak to się ma formalnie, nieważne, nie było go, jak podpisze kontrakt, to będzie. Aha, ważna informacja, w zajęciach nie wziął znów udziału Marcin Robak, który wciąż nie w pełni wyleczył doskwierający mu raz kostki. Tam podkręcenie, tam nie doszło do jakiegoś skręcenia, torebka stawowa cała, nic się złego nie dzieje, jest oszczędzany Marcin. No wiemy, co potrafi. Podobnie zresztą było zimą, też końcówka w końcowych, może nie w końcowych, ale na pewnym etapie przygotowań do rundy wiosennej Marcin nie uczestniczył. W sparingach nie trenował, pojechał potem do Turcji, wrócił z Turcji, normalnie grał i w lidze nic się złego nie działo zdrowotnego, więc... A wtedy miał problemy z Achillesami, teraz kostka. No taki wiek już, jak organizm jednak tam gdzieś od czasu do czasu gdzieś ucierpi. Ale nic poważnego się nie dzieje. Jak rozmawiałem z Marcinem w niedzielę bodajże, dzwoniliśmy do siebie, to powiedział, że ma nadzieję, że na puchar będzie gotowy. Także tak. A jak jeśli nie, no to myślę, że z trzecioligową Unią bez Marcina też jakoś powinniśmy sobie poradzić. No, to tyle. Uzupełnienia powiedzmy do artykułu, chociaż tak na dobrą sprawę to portal na stronie oficjalnej powinien być uzupełnieniem, bo tam było trochę mniej informacji, ale podoba nam się to, że drużyna dużo pracuje. Pozwolę sobie spojrzeć na Twittera, czy coś tam się dzieje z waszymi komentarzami, czy są jakieś, jak to się ładnie mówi, notifications, coś tutaj ciekawego. Przewijamy, 10 godzin temu to już nie ten kontekst. O, tutaj się coś działo ciekawego, zaraz sobie to przewiniemy. To prawda, że Kun Sandecji może trafić do Widzewa, pyta Tomek. Nie słyszałem, nic nie wiem na temat Kuna Sandecji, kompletnie nie znam tego tematu, ale dopytam, postaram się wybadać. Sandecji akurat mam znajomego, może mi coś tam sprzeda, więc zobaczymy. Mateusz Konkiel pisze, że ja się bardzo cieszę, temat był już od jakiegoś czasu i super, że udało się dogadać klubowi z piłkarzem. Aha, bo to jest informacja dotycząca Mateusza Michalskiego. Pisze Mateusz Michalski na 99,5. No nie, tak bym nie powiedział. 95 bym bardziej powiedział. Powraca do Widzewa. Takie info usłyszeliśmy do Radio Widzew na antenie programu Dzień Dobry Widzewie. Fajnie, Mateusz, że powiedziałeś skąd. Na 95
99, tak zrozumiałem, super wzmocnienie, będzie skrzydło latać, tak? Skazany na widzę w taki nick, tak, no tak mniej więcej tak to wygląda, bo muszę się zasekurować, no bo nie chcę zostać po tym jak pewien portal z Łukoilem swojego czasu, bo w każdej chwili coś się może wywalić, w każdej chwili może zadzwonić Arka Gdynia i powiedzieć: Mati, dodaję, ile ci daje widzę, my ci dajemy 50% więcej, albo zadzwoni pod Beskidzie: potrzebujemy cię w Ekstraklasie, doświadczony zawodnik, dawaj wpadaj, dostaniesz 3 dychy. No i może by się pojawić problem, tak? No, albo może Mati, nie wiem, będąc w Rosmanie, tak sobie żartując trochę z niego, naciągnąć więzadło, ne? Na przykład, no, i nie przejdzie testów medycznych. No różnie w piłce bywa, jest mnóstwo sytuacji, które mogą jakiś transfer wykrzaczyć, więc zobaczymy. Patryk Espania 1910 pisze: czyli Radomiak opier... dzielimy, no byłoby fajnie, jakbyśmy opierdzielili Radomiak, czy dlatego, że Michalski przychodzi, no... Nie wiem, zobaczymy. Futbolowy Maruda pisze: po popisach naszych skrzydłowych w zeszłym sezonie dziś chętnie powitałbym nawet tu wstaw nazwisko dowolnego skrzydłowego sprzed 20 lat. No to proponuję ci Przemko Ziembałę na przykład i Bartek Stando się przewraca teraz jak słucha. No nie w grobie oczywiście, ale gdzieś tam ciśnienie mu się podnosi. Aha, a propos Radomiaka, to pisze jeszcze skazane na widzę, że u nich jest jeszcze gorzej niż u nas pod względem kadrowym. No gdzie u nas nie jest wcale źle pod względem kadrowym? Ludzie, już nie róbcie jakieś tutaj z nas jakiejś bandy, nie wiem, dziurawej kadry. Spokojnie, przyjdzie Michalski, przyjdzie Tmucha, przyjdzie może Fandambu, przyjdzie stoper, dwaj boczni obrońcy, przyjdzie bramkarz, jeszcze może jeden skrzydłowy, może jeszcze jeden środkowy pomocnik. Spokojnie, nie panikowałbym. Podchodzę na chłodno, dobry transfer, ale się nie podpalam. Kredyt zaufania dla trenera i czekam na efekty, pisze Damian Kowalski, Adam TV, Adam Jadczak Bega i to jest wzmocnienie, czyli zadowoleni kibice raczej z tej informacji. Patryka dziwią kursy na widzę w meczu z Radomiakiem, że są bardzo wyrównane. Spokojnie, na chłodno. Stormus 5 pisze: jestem na tak, tylko niech nie wykonuje stałych fragmentów. No, Kosa ma chyba abonament na to. Chociaż nie zobaczymy, może Patryk Mucha. Nie wiem, czy on stałe fragmenty wykonywał w Górniku. Ciekawa sprawa, trzeba sprawdzić, ale mam wrażenie, że tam chyba Magdziak dorzucał z prawej strony, czyli dochodzą do kręcającą piłkę. Trzeba by sprawdzić mecz Górnik Widzew. Skazane, no sporo tych tweetów, dzisiaj bardzo się cieszę, może w tym sezonie to my będziemy wygrywać po wyższych kursach, o właśnie, to coś w tą stronę. Okej, co tu jeszcze ciekawego, Tomasz 409 i tak dalej, co z transferem Michalskiego, jak testy Fandambu? No Tomasz, chyba dopiero wstałeś, albo dopiero włączyłeś radio. Pozdrawiam cię serdecznie, informuję, odsyłam do magazynu Dzień Dobry Widzewie, za jakąś godzinkę wrzucimy odsłuch, bo nie ma powtórek, więc odsłuch Dzień Dobry Widzewie zawsze jest szybko wrzucany. Mateusz Michalski na powiedzmy 95% z powrotem w Widzewie. Dzisiaj ma przechodzi testy medyczne, koronawirusowe pewnie i tak dalej, żeby móc dołączyć do drużyny. Myślę, że jutro góra czwartek powinien być na treningu, czyli będzie teoretycznie będzie szansa, że w sobotę w Pucharze w Skierniewicach zagra, jeśli się nic nie wywali na ostatniej prostej. Ja się na was nie nastawiam, chcę widzieć walkę i tak dalej, fajnie będzie awansować od razu, ale świat się nie zawali, jeśli w tym sezonie nie wejdą, pisze też skazany na Widzew, a więc ja się do tego przyłączam. Dobra, tutaj jeszcze widzę dyskusję pomiędzy naszymi. Czy Jakub Bartosz jest na testach medycznych? Pisze skazany na Widzew. Nic mi na ten temat nie wiadomo, czy jest na testach medycznych. Nie wiem. Może jest, ale ja nie mam takiej wiedzy. W ogóle nie słyszałem o tym Bartoszu. Znaczy, czytałem tylko gdzieś w mediach, na forach kibiców, w komentarzach, ale ja jak dopytywałem o transfery, to tego nazwiska w ogóle nie słyszałem. Robak Kita Michalski, nieźle. No, tego Kita to jeszcze chwilkę poczekajmy. Jeszcze Radek. Radek nie Jadek, bardzo sympatyczny nick. Radek 1920, to sugeruje, że to chyba kibic Ruchu Chorzów. Mam mieszane uczucia, jako piłkarz super, ale jako gość może mącić w szatni. Nie, Mati Michalski do mącenia raczej nie bardzo. Raczej on wpływał... taki był trochę... jakby to dobrze ująć, żeby Mateusza też nie obrazić, bo nie taką mam intencję, taki chimeryczny, chimeryczny to był człowiek, ale raczej nie mącicie, absolutnie, do takiego grona bym go nigdy nie... On raczej by wolał spuścić głowę i się zamknąć, mówiąc brzydko, nie odzywać niż cokolwiek, jakiś kij w morwisko wkładać, do kogoś coś pojątrzać, bardziej się wycofać. No ale taki miewał, że taki obrażony, chodził z nosem na kwintę, jak coś mu się nie podobało. Może dojrzał, 29 lat już ma Mateusz, więc to też nie jest młody piłkarz, także pamiętajmy, że latka lecą, to już nie jest ten Michalaczek z początku Widzewie, to już jest 29-letni piłkarz, zaraz trójka z przodu. Może się okazać, że to będzie nasz najstarszy transfer, w sensie wiekowo zawodnik, więc pamiętajmy też o tym, że czas najwyższy, aby dojrzeć, aby być częścią drużyny. Zresztą u Dobiego nie ma mowy na żadne hibernyczne postawy i Mateusz da radę. Czy wiadomo coś odnośnie strojów od nowego sponsora? Pyta Przemek. Ja nie wiem.
Pamiętam, że pani prezes mówiła ze 2 miesiące temu, że przecież już się szyją, więc pewnie czekamy tylko na dostawę, albo coś dostawca zawalił, no nie wiem. W ogóle tutaj chyba pora wrzucić newsa radiowidzę, bo tego w sumie nie zrobiliśmy. Płynnie przeszedłem do trybuny prasowej, a tymczasem nie pochwaliliśmy się, a czemu mielibyśmy się nie chwalić? Jak się dowiedzieliśmy, to czemu nie? Napiszemy, co? Bardzo blisko powrotu do Widzewa. Wkrótce testy i umowa prawdopodobnie w środę oficjalnie. O! Chwalmy się, no bo czemu byśmy się nie chwalić? Dobra, no to co? Uważam, że powinniśmy sobie robić taką promocję. Wielokrotnie to powtarzam. No nie mamy zasięgów takich jak strona oficjalna, która dysponuje tam ponad 150 tysiącami lajków na Facebooku, więc od razu docieracie z jakimkolwiek informacją w moment. My musimy sobie radzić no, takimi sztuczkami jak dzisiaj w Dzień Dobry Widzewie. Mam nadzieję, że się nikt nie obraził, że tak grzaliśmy i odkładaliśmy temat tego nazwiska i fanfary odtrąbialiśmy. To taka pół żart, taka trochę zabawa, ale też chcieliśmy was trochę przytrzymać w niepewności. Mam nadzieję, że nikt nie ma nam tego za złe. Dobrze, przechodzimy dalej, bo pół programu minęło, a jeszcze newsy są. Jarosław Binczyk, tu będę się znów nie zgadzał, nic nowego między mną a panem Jarkiem. Jak zwykle trwa rozbieżność opinii. Pewnie dla pana Jarka to nic nie znaczy. Taki fakt po prostu, dla was pewnie też. Papierowe wzmocnienia Widzewa i menedżer na czarnej liście. Jarosław Binczyk pisze dziś rano. Mimo optymistycznych zapowiedzi w transferach Widzewa niewiele się zmienia, a do pierwszego meczu w nowym sezonie pozostały tylko 4 dni, zaś do rozpoczęcia ligi 17. Patryk Mucha przyszedł i niewiele więcej, nikt więcej nie przyszedł na razie, więc faktycznie niewiele się zmienia, to się trzeba zgodzić. Czy były optymistyczne zapowiedzi? Ja wiem, czy były optymistyczne zapowiedzi. No było powiedziane, że będą przechodzili zawodnicy teraz o zupełnie innym profilu. Młodzi, którzy już coś potrafią, ale wciąż mogą potrafić więcej, wciąż chcą w tym Widzewie nauczyć się tego więcej, pójść z tym Widzewem do góry, nie będą kosztowały góry pieniędzy, nie będą takimi zblazowanymi możdżeniami, za przeproszeniem, znów się tego Mateusza uczepiam, ale to jest taki dla mnie symbol właśnie piłkarza, który przychodzi odcinać kupony, któremu się nie za bardzo chce, takie odnoszę wrażenie. Chciałbym, żeby nam zamknął wszystkim usta Mateusz jesienią, trzymam za niego kciuki, wciąż go nie skreślam, ale tak to wygląda na razie, no trudno go ocenić pozytywnie. Więc tacy trochę inni piłkarze mają przychodzić, chociaż akurat Michalski to jest nie tego typu wzmocnienie. Jeśli dojdzie do podpisania kontraktu, to Mateusz Michalski według mnie to raczej piłkarz ukształtowany już, który się już nie rozwinie. Mateusz się już nie rozwinie, w takim wieku będzie cały czas grał na tyle, na ile potrafi. Pewnie z wiekiem będzie obniżał te swoje możliwości, ale na razie ten jego pułap jest naprawdę według mnie dość wysoki i na pewno będzie wzmocnieniem Widzewa, a nie uzupełnieniem. Zawodnikiem, kandydatem z marszu do jedenastki, więc może to wyglądać tak, że będziemy mieli skrzydła Oyama Michalski na przykład, bo Oyama dobrze wyglądał w tym pierwszym sparingu. Wiem, Pogoń była ślepa, pijana, głucha i nie dojechała, ale poczekajmy z tym Oyamą, ale no nie musimy teraz być uwiązani przy Konradzie Gutowskim. Jeden młodzieżowiec może być na lewej obronie, może być w ataku. Mateusz Bondarenko chyba jeszcze jest, on już chyba stracił status młodzieżowca, szkoda, bo mielibyśmy stopera Bondarenkę przy na przykład Nowaku i od razu załatwiony temat młodzieżowca, bo jednego tylko trzeba w pierwszej lidze. Zobaczymy, ale jeszcze przyjdą boczni obrońcy, jeszcze przyjdzie jakiś stoper, jeszcze przyjdzie może jeden skrzydłowy, może przyjdzie jeszcze środkowy pomocnik. Słyszałem jedno bardzo ciekawe nazwisko, ale nadałem słowo, że pary nie puszczę z ust i nie puszczam. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Na razie wracam do Jarosława Binczyka. Będąc gościem telewizji Toja, Martyna Pojączek zapowiada, że wkrótce zostanie drużyna wzmocniona, bo kandydatów nie brakuje. No wkrótce. Mówiła, że kilka transferów zostanie sfinalizowanych do niedzieli, jednak nie sprecyzowała, której. Przepraszam, panie Jarku, mówiła albo do końca tygodnia, albo na początku tygodnia. Takie były słowa pani prezes. Ja nie chcę jej bronić, bo ma sporo za uszami według mnie, ale brońmy faktów. No powiedziała, że do końca tygodnia, albo na początku następnego. No więc już pierwszy transfer na początku następnego został zrealizowany. Pierwszego dnia nowego tygodnia, w poniedziałek. Dzisiaj jest wtorek. Też jest raczej, powiedziałbym, początek tygodnia, aniżeli środek. Jutro będzie środek, ale dzisiaj jakby jakiś transfer został ogłoszony na przykład
przykład Merwy Fandambu, no to też to będzie początek tygodnia, więc trochę pan się czepia na siłę, trochę pod tezę pan to buduje ten artykuł. Na razie wiadomo, że widzewiakiem został Patryk Mucha z Górnika Polkowice, który podpisał 2-letni kontrakt. W poniedziałek testy medyczne przechodził Merwej Fandambu z Radomiaka, no więc już dwóch, no to nic się nie dzieje? Trudno jednak o nich powiedzieć, że będą znaczącymi wzmocnieniami Widzewa. No ciekawe, skąd pan Binczyk wie, jakim wzmocnieniem będzie Mucha. Ciekawe, ile meczów Widzewa, Muchy oglądał w życiu. Pewnie jeden, ten, albo dwa. Ten przeciwko Widzewowi w Łodzi i ten przeciwko Widzewowi w Polkowicach, ale przed telewizorem oczywiście. Pierwszy powinien być niezłym uzupełnieniem i zwiększyć rywalizację w środku drugiej linii. O drugim w klubie mówi się, że to transfer polityczny, gdyż nie był na żadnej liście życzeń. Został polecony i wciśnięty po znajomości. Nie można go oczywiście przekraczać. No nie wiem, kto tak w klubie mówi, ale według mnie, no jeżeli przychodzi trener i bierze zawodnika z poprzedniego zespołu, no to musiałby być Enkelej Dobi idiotą, żeby się zgodzić, żeby powiedzieć, dobra, to dajcie mi go, chociaż wiem, przez rok z nim pracowałem w Górniku. Stawiałem na niego przez cały rok. On mi się odpłacał dobrą grą, chwalony przez kolegów zespołu. Chcę go od razu do Widzewa, biorę go do Widzewa. No musiałby być samobójcą, debilem Enkelej Dobi, żeby się na takie coś zgodzić, tak? Żeby go przez rok wystawiać, a potem jeszcze pociągnąć za sobą do Łodzi. No więc takie zarzut. No chyba, że jest człowiekiem uległym i przez cały rok stawiał na Muchę w Polkowicach, bo ktoś mu kazał politycznie i politycznie też mu kazał ktoś go wziąć też do Widzewa, więc uważam, że to jest kompletna bzdura. Ale no nie mam dowodów. Jarosław Binczyk niech przedstawi swoje, że to jest po znajomości. Myślę, że to jest takie znowu jątrzenie dla Jątrzeja. Już bardziej politycznym transferem nazwałbym transfer Fandambu, tak? Gdzie piłkarsko nie mamy może wątpliwości, on nie był polecany, ale marketingowo nam to może pomóc, tak? No bo no nie umówmy się, kanał sportowy czy Weszło to są największe nośniki medialne obok przeglądu sportowego powiedzmy w Polsce i nam może to medialnie bardzo pomóc, a pewnie piłkarz nie będzie jakoś super drogi, a może jeszcze się rozwinie. Nazywanie transferu Muchą politycznym, no naprawdę, panie Jarku. Kompletnie się z panem nie zgadzam, uważam, że kompletne bzdury pan wypisuje, zresztą zaskoczony nie jestem. Jeśli widzę, chce się włączyć do rywalizacji o miejsce w czołówce, a nawet awans, potrzeba dużo lepszych zawodników. No tak, no pani, dużo lepszych, trzeba wziąć Możdżeniów, trzeba wziąć Ojamów, no nie wiem, no niech pan Jarosław Binczyk zaproponuje dużo lepszego zawodnika, który przyjdzie za, bo przed chwilą pan narzekał, że kasa jest pusta i klub ma wypłacalność, płynność do września, a potem trzeba od karnetów zależy. No to okazuje się, że kibice karnety kupują, no to nie ma się do czego dowalić. No to teraz, że to nie są piłkarze gwarantujący. To wymienia pan Łukasza Brozia wymienia, uinformowaliśmy, że są tam między innymi Łukasz Broź, Żarko Udowiczyć, Robert Pich, przecież to są same staruchy, za przeproszeniem, które chcą kasy jak pazerni na pieniądze, chcą ponad 3-4 dychy zarabiać i będą znowu taką niewiadomą, jak może odpalą jak Robak, a może odpalą, albo nie odpalą jak Ojama wiosną, albo jak Możdżeń też wiosną w sumie, bo jesienią jakoś tam wyglądał, albo wcale nie odpalą jak Rudol. A więc ja bym tutaj był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o takie teksty, że dużo lepszych zawodników trzeba, a zapłaci pan Jarku za to? No jest jak jest, kasa została zmarnowana w drugiej lidze, żeby się z niej wydostać, taką taktykę przyjęto, jesteśmy teraz w pierwszej lidze, wiemy, że kasą nie grzeszymy, więc trzeba trochę zbastować z tymi wymaganiami, wziąć piłkarzy tańszych, no ale przez to mniej głośnych, no nie wiem, jakie nazwiska pana by satysfakcjonowały, żeby powiedzieć, o tak, to będzie wzmocnienie. Michalski nie będzie wzmocnieniem, zaraz pan powie, on 29 lat, już w Widzewie był i coś tam. Ciekawe, jak do transferu Michalskiego Jarosław Binczyk podejdzie, czy to wzmocnienie, czy to znowu uzupełnienie. Trzeba więc szukać piłkarzy od nowa, a czas nie jest dobry. Wcale nie trzeba szukać od nowa, lista jest gotowa. Od półtora tygodnia. To przecież chyba, panie Jarku, to nie 1 sierpnia Widzewie wpadli na pomysł, że nie przedłużą kontraktu z Rafałem Pawlakiem. To, że będzie oddelegowany przez stowarzyszenie Mirosław Leszczyński, to też było planowane dużo wcześniej. Przecież ludzie, no bądźmy rozsądni, patrzmy na fakty. On też przecież nie siedział przy kominku, chociaż nie, bo nie ta pora na kominek, ale nie siedział na rybach i nie piwek, tylko już pracował, już kombinował, już układał listę Dobi, wiedząc, że przychodzi do Widzewa, więc no nie róbmy sobie jaj, że wszystko od nowa nagle. Co lepsi już podpisali umowy. W ten sposób Widzewowi wymknął się Miłosz Kozak, pomocnik Chrobrego Głogów, który wybrał Radomiaka. No mam pytanie do Jarosława Binczyka. W czym jest lepszy Miłosz Kozak od Patryka Muchy? Ja nie mówię, że nie jest. Ja mogę się zgodzić, że jest, tylko chciałbym poznać argumenty konkretne. Na jakiej podstawie panu uważa, że Miłosz Kozak jest lepszy od Patryka Muchy? Przyjęcie piłki, przegląd pola, odbiór, podanie, kontrola piłki, prostopadłe podanie, długi przerzut, odbiór, doskok, wydolność, bo jest bardzo potrzebna wydolność, bo będziemy grali wysokim pressingiem, szybką piłkę, umiejętność gry na 1-2 kontakty, strzał z dystansu, wykończenie,
podłączenie się do akcji ofensywnej. No, chciałbym posłuchać, jakie argumenty przemawiają za tym, że Miłosz Kozak jest lepszy od Patryka Muchy. No, bo tego podpisaliśmy, a tamtego nie podpisaliśmy, Miłosza Kozaka. No słucham, no bo na razie to jest tylko takie grzanie, co lepsi już podpisali umowę, wymknął się Miłosz Kozak i już. No ale to nie wiemy z tego tekstu, czy on jest lepszy od Muchy, czy nie jest lepszy. Ja jestem przekonany, że Jarosławińczyk nie ma bladego pojęcia, który jest lepszy, bo żadnego nie widział nigdy na oczy. Muchę to widział dwa razy w tamtym sezonie, bo grał z Widzewem, ale Kozak nie grał z Widzewem w Chrobrym, więc kompletnie nie wie. Ktoś tam mu po prostu powiedział, co ma napisać, albo nie wiem, albo sobie wymyślił po to tylko, żeby się dowalić, więc kompletnie nie rozumiem. Jest jeszcze akapit pod tytułem Zły menadżer. W poszukiwaniu nowych zawodników nie pomagają też klubowe animozje. O, proszę, czyli jednak znowu grzejemy. Znowu animozje. Wcześniej Widzew często korzystał z piłkarzy reprezentowanych przez agencję InFootball. Słuchając różnych działaczy, aha, no to ciekawe, jakie działacze pan słucha, że panu takie bzdury opowiadają, można odnieść wrażenie, że zawodników z tej grupy menedżerskiej jest dwa razy więcej niż w rzeczywistości. Dziś reprezentuje ona czterech widzewiaków: Marcina Robaka, Mateusza Morzenia, Krystiana Nowaka i Roberta Prochownika. Wszystko się zgadza. Daniel Weber podkreśla, że za dwóch pierwszych nie wziął prowizji, odkładając wypłatę do powrotu Widzewa do Ekstraklasy. A poza tym za zarobione na pozostałych zostawia pieniądze Widzewie, bo razem z kolegami wynajmuje lożę. Jestem kibicem Widzewa, dlatego chcę, by był jak najsilniejszy. Zarabiamy na poważnych transferach zagranicznych, a nie w Łodzi, twierdzi. Więc rzetelność zachowana. Część artykułu poświęcona Danielowi Weberowi. Jarosław Binczyk do niego zadzwonił i poprosił o komentarz, więc za to brawo, to trzeba docenić, bo nie każdy potrafi. No i jest informacja, że Kiełbasa to jest też od Webera, został odpalony i niejaki Filip Dymerski miał przyjść do Widzewa i też został odpalony. Reprezentant Polski U19. No, Bondarenko też jest reprezentant Polski, nawet U20. Więc czym się sugerujemy? Ile razy pan Dymerskiego widział na oczy, panie Jarku? Pewnie też ani razu. Tego drugiego w klubie Zalei Piłsudskiego nawet nie chciano sprawdzić, więc prawdopodobnie wyląduje w Radomiaku. No to rzeczywiście, no tak jakby trafił do Barcelony. Pamiętam, teraz jest narzekanie, że nie bierzemy od Webera, bo się na Webera obraziliśmy. Czyli Weber, to, że Weber jest zły, to dla Pińczyka źle. Pamiętam dwa lata temu, jak część zawodników, też było podobnie, te czterech chyba, ale z czego uwaga, dwóch albo jeden, już nie chcę przekręcić, związało się z tym menadżerem, już będąc dawno w Widzewie. Mówię o Grzegorzu Kuderze. Wielka ofera była wtedy. Jarosław Binczyk wtedy wypisywał, że to jest układ menadżerski, że się działkują, że Kuder się czuje na Widzewie jak u siebie. Dlaczego nam nie pisze pan tego samego o Danielu Weberze? Przecież to jest identyczna sytuacja. To wtedy było źle, a teraz jest dobrze? No nie rozumiem. Moim zdaniem nie ma znaczenia. Jeżeli to będą dobrzy piłkarze, to ja mógłbym mieć nawet kadrę złożoną z 11 piłkarzy ze stajni Webera, jeśli Widzew będzie wygrywać i to będzie z korzyścią dla klubu. Bo ja nie widzę w każdym podejściu jakiegoś matactwa, jakiegoś cwaniactwa, jakiegoś układu, tylko staram się patrzeć optymistycznie. Jeżeli będzie 11 od Kudera, może być 11 od Kudera. Wtedy była wielka afera, teraz jak było kilku od Webera, to nie było afery, to jest spoko. A teraz nawet jest pretensja, że odstawiają tych ludzi od Webera, bo przecież powinno się na nich stawiać, bo Kiełbasa to przecież jest talent niesamowity i Dymerski też. Kiełbasę wziął Dobi i stwierdził, że jest znakomity, ale powiedziano mu, ale on jest od Webera. No to musi pan go pogonić. Ale on ma talent na miarę kapustki. Trudno, on jest od Webera. On nie może od Webera. No dobra, no to go odpalamy. No to przecież gdyby takie były animozy, to by go nawet na testy nie wzięli. Panie Jarku, naprawdę, niech pan zacznie dzwonić do ludzi mądrych albo do ludzi, co coś wiedzą, a nie dzwoni pan do... Jak słychać od niektórych działaczy? Pewnie pan wydzwania po byle kim i słyszy pan bzdury, no bo taka prawda. Banasza chce odejść do Górnika Łęczna. No chciał, czy chce dalej, nie wiem. Tam jak będzie grał, to może mu się ta optyka jeszcze przestawi, bo tam jeszcze jest o tym, znowu ten Radkowski, znowu ten Antoni Grzani. Dla porównania, Zagłębie Sosnowiec chce za Kacpra Radkowskiego 4 razy tyle, czyli 200 tysięcy za Radkowskiego, a Arka Gdynia za Kamila Antonika jeszcze więcej. No, czyli to ten Antoni, którego pan tak cały czas promuje, żeby go wziąć do Widzewa, że chce więcej jak 200 tysięcy Arka, no to proponuję, żeby się może na Sienkiewicza albo nawet na Czerskiej zrzucili i dalej na pieniądze na Antonika, no bo tak to można powiedzieć wszystko, tak to można każdego połączyć z Widzewem i napisać, tam wzięli tego, a mogli wziąć tamtego. Jakby wzięli Kozaka, a nie Muchę, to by powiedzieli, że był fajny Mucha, to wzięli Kozaka. Dajcie mi, jak to jest, kij się zawsze znajdzie, tak? Tylko dajcie mi psa, kij się zawsze znajdzie. Okej, dobra, lecimy dalej, bo zostało mało czasu. Musiałem po prostu sprostować te brednie. 5000 sprzedanych karnetów. To jest informacja z wczoraj, z 12.30, więc już ta liczba pewnie jest dużo
dużo większa, także nawet nie będę się rozwodził na ten temat. Mówiliśmy o tym na portalu, na portalu, mówiliśmy o tym w magazynie Dzień Dobry Widzewie i myślę, że warto byłoby to powtórzyć, tylko chciałbym zobaczyć licznik karnetów na stronie oficjalnej. 6158, o, tak to wygląda w tej chwili, w piątym dniu sprzedaży był taki wykres, przepraszam, gdzieś go miałem, zaraz go postaram się odtworzyć, o, jest taki wykres sprzedaży karnetów pierwszych czterech dni, dzisiaj jesteśmy w piątym dniu, on się jeszcze nie skończył, w pierwszych czterech, rok 2017, 18, 19 i obecnie 20. W każdym dniu, pierwszym, drugim, trzecim i czwartym, obecna dynamika sprzedaży jest najwyższa. Widzę, wbije rekordy sprzedaży w kolejnych dniach. Dla porównania, gdy otwierano stadion, było otwarcie stadionu, 1227 pierwszego dnia, w tym roku 1975. Czwartego dnia było 2115, wczoraj czwartego dnia sprzedaży 4820, więc ponad dwa razy więcej niż 3 lata temu, gdy otwierano stadion. Pod każdym względem te lata 18-19 też są słabsze pod tym względem od roku 2020, więc mimo tego fatalnego stylu awansu, mimo tego, że karnet będzie kosztował tyle samo, a meczów się obejrzy o połowę mniej, ludzie kupują i wielkie czapki, wielkie brawa, czapki z głów przed Wami. Mamy 6 tysięcy sprzedane, więc zbliżamy się do... No już przekroczyliśmy 1/3 zdecydowanie, po 4,5 dnia, no więc o czym my mówimy. Oto jeszcze a propos Jarosława Bieńczyka, jego artykułu, takie ktoś mi tutaj podesłał, znajomy, takie wycinki z jakichś Twittera. Tutaj widzę, że Krzysztof Stanowski pyta, co napisał Jarosław Bieńczyk, bo jest zablokowany. Aha, okej. Okay. I pisze, gość bez żadnej wiedzy, nie chciał go Radomiak. To cytat, nie chciał go Radomiak. Odpowiedź Krzysztofa Stanowskiego, kompromitacja. Cudzysłów, wysoki. No, 179 bodajże. Kolejny cudzysłów, nie miał ofert. Skąd takie przypuszczenie? Bo Jarosław Bieńczyk pisał, że nie chciał go Radomiak, że nie miał ofert z innych klubów, że wysoki i nic więcej. Wcale nie jest wysoki, miał inne oferty. Bardzo go chciał Radomiak, z tego co się dowiaduje. Radomiak go bardzo chciał. To też mi to kolega podesłał rozmowę z człowiekiem będącym no, bardzo, bardzo blisko klubu z Radomia. I Radomiak go chciał, biegał za tym, żeby przedłużyć ten kontrakt, żeby Van Dambu został w Radomiu, ale on nie chciał. Stracił luz. Przestał go tam cieszyć, szatnia podobno go nie do końca akceptowała w Radomiu, tak to wyglądało z Van Dambu. I w sumie mogłoby tak być, bo jak ja pytam piłkarzy Radomiaka o niego, to każdy mówi złe oceny wydawał, że piłkarz na okręgówkę i tak dalej, a przyszedł do Widzewa i nagle się okazuje, że perełka, no więc może faktycznie tam nie za dobrze się w tej szatni odnalazł i go nie polubili. A jak ich potem pytaliśmy, to nie szczerze odpowiadali, nie wiem, ale chciał go Radomiak na pewno przedłużyć to wypożyczenie. Jeszcze nawet Daniel Weber odniósł się do tego artykułu na Gazecie Wyborczej, no to też dodajmy jeszcze, ciekawie. Ja z Widzewem nigdy nie będę miał kosy, bez względu na to, kto tam będzie. Co do prowizji, to poza symbolicznym procentem za transfer Robaka wzięliśmy 0 zł za pozostałych. Tak to wygląda a propos, no, czyli gość bez żadnej wiedzy, kompromitacja, skąd przypuszczenia, a Daniel Weber też twierdzi, że żadnej kosy nie ma. Także panie Jarku, nie pykło tym razem, znaczy tym razem, no znów nie pykło. Dobra, lecimy dalej, ciekawa, aha, to jest licznik karnetów, odświeżę sobie, 6158, 6160, już przy jednym odświeżeniu dwa karneciki wleciały. Dobra, lecimy dalej, artykuł w serwisie Ekspres Ilustrowany, pan P, literka P, Widzew Radomiak walczą o Mateusza Michalskiego, we wtorek decyzja. Na razie między oboma klubami trwa wojna transferowa. Widzew bardzo chciałby, żeby do Łodzi wrócił Mateusz Michalski. Radomiak bardzo chce go zatrzymać. Że Kozaka wzięli, który był podstawowym skrzydłowym Chrobrego Głogów. No więc właśnie, to już samo sugerowało, że raczej Radomiak odpuszcza Michalskiego, że wziął Kozaka. Odpowiedziałem Wam już w programie Dzień Dobry Widzewie. Na 95% Michalski prawdopodobnie od jutra, ale gdy to będzie czwartek czy nawet piątek, no to może się tak zdarzyć, ale powinien być. No zresztą jeśli w środę nie będzie oficjalnie transferu ogłoszonego, to dowiem się dlaczego i czy coś się stało, dzieje złego w tym temacie. Na razie jestem bardzo dużym, nawet nieumiarkowanym, bardzo dużym optymistą w temacie tego transferu. Zostały nam jeszcze 4 artykuły. W Skierniewicach szykują się na mecz z Widzewem, pisze portal Widzew to my. Poczuj mistrzowskie emocje. Takim hasłem włodarze Unii Skierniewice reklamują mecz swojej drużyny z Widzewem. Łódź, nawet napisany, że to jest derby regionu. No tutaj trochę się podpaliła ekipa Unii, ale niech im będzie. Rozumiemy, że przyjęcie Widzewa to jednak wydarzenie dla tego klubu. Pamiętam, że nawet było duża sympatia ze strony działaczy Unii i taka otwartość, gdy graliśmy tam sparingi za chyba kadencji
Radosława, nie, Marcin Puska tam jeszcze jakiś sparring rozgrywał i chyba jeszcze raz z Unią się mierzyliśmy. A teraz gramy w oficjalnym spotkaniu w Pucharze Polski, nie w wojewódzkim pucharze, tylko na tym szczeblu centralnym, jest to poważna sprawa. Dlatego nie dziwimy się, że grzeją w Unii, chcą sprzedać bilety, chcą zarobić, chcą, żeby było głośno o klubie. Wykorzystują swoje 5 minut i trudno im się dziwić. Sprzedaż biletów rusza dziś? Nie, przepraszam, wczoraj ogłoszono, że rusza w środę, w siedzibie klubu będzie można, do piątku będzie można kupować wejściówki, ale trudno przypuszczać, żeby do piątku się jeszcze jakieś uchowały. Zainteresowanie wizytą czterokrotnego mistrza Polski jest olbrzymie, a trzeba pamiętać, że z uwagi na rządowe restrykcje zająć będzie można tylko połowę dostępnych miejsc. Komplet widzów na trybunach jest więc niemal pewny. Gdzieś wyczytałem na stronie Unii Skierniewice, że ma być transmisja z tego meczu w internecie, ale do końca nie wiem gdzie, bo patrzyłem na IPLI, nic nie ma o tym słowa. Są pokazane inne mecze Pucharu Polski, które można sobie wykupić. Tego meczu Unia Widzew nie widziałem. Widzew TV, z tego co mi wiadomo, no nie ma żadnego tutaj porozumienia z Polsatem co do cesji praw na ten mecz, więc może dojść do sytuacji, że nie będzie nigdzie transmitowany. Po raz pierwszy, o Jezu, nie pamiętam, kiedy ostatnio jakikolwiek mecz Widzewa nie był możliwy do obejrzenia przez kibiców. Nawet sparingi wszystkie były pokazywane, poza tam niektórymi, które były zamknięte dla kamer, bo tak sobie trenerzy życzyli, więc może być pierwsza sytuacja, że nie obejrzymy, ale zobaczymy, może Unia wie coś więcej, może IPLA dopiero wjedzie z tą informacją. A propos Widzew TV, planujemy kontynuować projekt klubowej telewizji, mówią przedstawiciele właśnie tego elementu klubu, tak to trzeba nazwać. Sławomir Rosak, realizator Widzew TV, mówił, był też u nas gościem w Wywiad Tygodnia, możecie sobie odsłuchać, w archiwum się znajduje oczywiście, natomiast był też Sławek w programie Piłsudskiego 138 w miniony czwartek i co mówił? Temat transmisji będzie ograniczony, działamy, by część materiału ze spotkań przekazywać naszym kibicom i kontynuować naszą pracę, którą rozpoczęliśmy w niższych ligach, gdzie nie było zainteresowania telewizyjnego naszym klubem. No nie, no, bez przez... Aha, telewizyjnego poza naszym, okej. Okay. Trwają rozmowy na temat kontynuacji tego projektu, podkreślę jednak, że Widzew TV to nie tylko transmisja, ale również inne formaty dotyczące tematów okołomeczowych, programy publicystyczne. Jeszcze się pojawił w studio Tomasz Sadłecki, taki powiedziałbym, no dyrektor do spraw kluczowych projektów, tak się tego stanowisko nazywa, a Widzew TV odpowiada za taką kwestię techniczną po prostu. Planujemy częściej pojawiać się w ośrodku szkoleniowym przy Małachowskiego, gdzie będziemy mogli transmitować mecze rezerw i grup młodzieżowych. Myślę, że rozwiniemy się w tym kierunku. Tak mówił Sadłecki. I jeszcze jest akapit, ale to już bez cytatów. W trakcie programu wspomniano również początki projektu Widzew TV, który rozwijał się praktycznie od reaktywacji klubu. Pewnym zakończeniem etapu historii klubowej telewizji jest awans na zaplecze Ekstraklasy, gdzie zmieniają się warunki transmisji meczów pierwszej drużyny. Z tego powodu Sadłecki i Rosak podali kilka statystyk w ramach podsumowania dotychczasowej pracy Widzew TV. Łączny przychód do klubu z tytułu zakupu płatnych transmisji wyniósł około 1 200 000 zł. To jest świetna informacja, przegapiłem to wcześniej. 1 200 000 Widzew zarobił na transmisji. Zarobił na transmisjach przez ten okres czasu, a liczba zrelacjonowanych spotkań zamknęła się na około 230 meczach. Od zera panowie startowali, od najprostszych, od wpadek, od wywalania, od zerwania transmisji, od denerwowania kibiców, od zwracania pieniędzy za transmisję dla tych, którzy chcieli. Pamiętam te początki, gdzie no praktycznie co tydzień był problem, co tydzień były narzekania, zerwało, znowu zrywa, za co ja płacę. Przetrwali te problemy trudne, te takie problemy wieku dziecięcego Widzew TV, no i teraz jest klasa, teraz nawet odsprzedają, czy nie wiem, oddają w ramach jakiegoś tam, nie wiem, partnerstwa barterowego, na przykład Telewizji Polskiej oddawali sygnał, więc to, co oglądaliście w TVP3 Łódź, to był sygnał Widzew TV, to, co oglądaliście, tylko komentarz był inny, więc brawo dla Widzew TV, dla wszystkich zaangażowanych. Jeden z najlepszych projektów klubu po reaktywacji, który najlepiej się rozwinął, tak jest moje zdanie, brawo dla wszystkich zaangażowanych. 1 200 000, to ta liczba robi wrażenie. Dwa newsy nam jeszcze zostały, takie dość specyficzne. Z tą dwójką rywali Widzew miał sporo problemów. Pisze Bogusław Kukuś, to ten news z poranka, z 6 rano, niecałej nawet. Mateusz Możnik w barwach Zagłębia Sosnowiec. Z większością obecnych pierwszoligowców piłkarzy Widzewa rywalizowali także w Ekstraklasie. W tej 11 są Zagłębie Sosnowiec oraz GKS Jastrzębie. Tak się składa, że z oboma tymi śląskimi klubami łodzianie mieli problemy. No, Zagłębie nie jest śląskim klubem, tylko jest Zagłębia. Województwo śląskie, ale jak pan by pojechał do Zagłębia i powiedziałby pan, że chciałby pan pogadać na temat śląskiego klubu, to byłoby nieprzyjemnie. Tak to można określić, bo są animozje między Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czelać, Sosnowiec, a ten prawdziwy Górny Śląsk. A więc geografia się kłania. No ale może w
czasach PRL-u to jeszcze uczyli, że to wszystko jest Śląsk, bo tam przecież Edward Gierek mieszkał, no to jak? No to też to musiało być druga stolica. No i tam w tym tekście przeczytamy o tym, jak to Widzew się mierzył z Jastrzębiem i z Sosnowcem przed laty w Ekstraklasie. No, jeśli kogoś to interesuje, mnie nie bardzo, ale jeśli kogoś to interesuje, to odsyłam na widzewiaka.pl. No i na koniec jeszcze jeden artykuł. Możecie teraz sobie położyć nogi na biurko, poluzować krawaty, podgłośnić głośniki i słuchawki, bo będzie wesoło. Artykuł, który mnie rozwalił dzisiaj, spowodował, że miałem bardzo fajną pobudkę. Bardzo miło mi się wstawało, bo od razu zobaczyłem powiadomienie z aplikacji Widzew 24, a jak będzie reklama. ŁKS i Widzew będą walczyć o 225 milionów złotych, albo i więcej. Tak to, o, mam jakiś news, Mateusz Michalski bardzo bliski powrotu do Widzewa. Zobaczymy, kto tutaj napisał. Widzew 24 znowu pomaga. Widzew to my, o proszę. Widzew to my. Informuję o tym, że... Ale gdzie tutaj źródło? Panie, halo, halo, panowie. No, no, no. A, jest. Jak informowała dziś rano Radio Widzew.pl, transfer jest na ostatniej prostej. Brawo, więc można. Panie Jarku, niech się pan uczy. I inni. Natomiast Dariusz Kuczmera. Otóż ŁKS i Widzew będą walczyć o 225 milionów złotych. O co chodzi? No, początkowo myślałem, że może panie Pajączek i pan Salski poszli Eurojackpota. Chociaż tam jest chyba 200 milionów euro nawet do wygrania. Boże, w ogóle co to za pieniądze kosmiczne. A może złotych, nie wiem, nieważne. No więc nie chodzi o totolotka. Okazuje się, że budżet Ekstraklasy na sezon 2020-2021 zatwierdzony. Co ma Ekstraklasa w tym sezonie do Widzewa i ŁKS-u, skoro Widzew i ŁKS grają w pierwszej lidze? Nie wiem. No ale 225 milionów złotych do podziału. No i tam na to się składają kwoty, część na Pro Junior System, część na szkolenie młodzieży, tam są różne pule, wyniki sportowe, prawa marketingowe i tak dalej, a więc tyle będzie walki, więc Dariusz Kuczmiera sobie wydedukował, że skoro budżet w tym sezonie Ekstraklasy SA, czy Ekstraklasy jako poziomu rozgrywkowego do podziału dla klubu wynosi 225 milionów, no to znaczy, że no pewnie każdy dostanie tam z tego, niektórzy po kilkanaście, niektórzy po kilkadziesiąt, no to znaczy, że Widzew i ŁKS będą walczyć o 225 milionów. No nie będą walczyć, tylko będą walczyć o to, żeby w przyszłym roku móc coś zyskać z tortu o wartości 225 milionów. No tak to należy, bo można ten tytuł odczytać jasno, tak, że Widzew i ŁKS walczą, bo jak wygrają tę walkę, to będą mieli 225 milionów złotych w swoim budżecie. No nie no, panie Dariuszu, jest pan po prostu człowiekiem, no nie chcę już ubliżać, naprawdę. Jest pan po prostu nieuleczalnie chory, tak bym to określił. Nieuleczalnie chory i współczuję ludziom, którzy na przykład czerpią wiedzę tylko z Dziennika Łódzkiego albo z Ekspresu, tak, bo to podobne, ale bardziej Dziennik Łódzki, Ekspres trzyma jeszcze poziom. Każdy, kto na przykład kupuje codziennie w kiosku Dziennik Łódzki i te brednie czyta i stąd czerpie wiedzę, matko jedyna, ręce załamać. W tym tekście możecie przeczytać wszystko o tym, jak będą te środki dzielone, także Widzew i ŁKS walczą o ćwierć miliarda. Tak orzecze nasz Gandalf. Zamykam, nawet nie chcę mi się cytować tego artykułu, bo to jest naprawdę... Aż brakuje słów. Dobra, lecimy jeszcze, bo mamy parę minut, lecimy z Twitterem, zobaczymy, czy ktoś się tutaj nawpisywał. Dzisiaj linii telefonicznej nie otwierałem, bo nam czasu zabrakło, było sporo tematów. Co tutaj się dzieje? Czy to prawda, że... Aha, tutaj Piknik 1910. Od wczoraj mamy od niego same powiadomienia. Czy to prawda, że przyjdzie Wiśniakow? Czy to prawda, że przyjdzie Stępiński? Tak, Patryk. A właśnie, bo może o Mariusza Stępińskiego pytał. O Patryka Stępińskiego. A nie pomyślałem o tym. Nie myślałem o tym. Są tutaj informacje. O, sporo tego naprawdę. Kurde, aż nie zdążę wszystkiego przeczytać. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Eryk Cantona, szału nie ma, myślałem, że nie zgodzą się na tak chorą sumę kontraktu dla niego. Eryk Cantona, a skąd ty możesz wiedzieć, ile będzie zarabiał? Pyta go Tomek. No chyba, Eryk, nie wiesz, bo na tą chorą sumę to się nie zgodzili. Zaproponowali inną i powiedzieli: Mateusz, przemyśl, tyle cię możemy dać, ale to, co ty proponujesz, to wybij sobie z głowy. No i Mateusz przemyślał i powiedział: okej. No i tak to wygląda, więc Eryku, tak to wygląda, drogi słuchaczu. Binczyk rozpiernicza system. Wywiad w telewizji, to ja był w zeszłym tygodniu, to będzie mój idol na poprawę humoru. Nie, no to do Dariusza Kuczmery to jeszcze Jarosławowi Wybińczykowi daleko. On umie jeszcze pisać po prostu, umie stylistycznie pisać, więc nie róbmy z pana Darka. Kuniu pisze, zawsze miał gaz, dobry transfer. Michał też jest na tak, jeśli chodzi o Michalskiego. Lepszego skrzydłowego od czasu jego odejścia u nas nie było. W pierwszej lidze miał liczby, nie
oszałamiające, ale miał, powinien dać radę. Pamiętajmy, że grał trochę w środku pola. Nawet Jakub Kaczorowski, były prezes Widzewa, się wpisał, proszę bardzo. Jeśli MR strzela karny, to MM niech przychodzi. No to no w sumie trafne porównanie. Piknik 1910 wywoływany. Czy to prawda, że Widzew ma 16 milionów złotych? Nie wiem. Ktoś tak mówił, chyba pani prezes nawet. No to nie to, że ma, tylko taki jest budżet, wiesz, ma mieć, tyle mniej więcej przez cały rok do tej kasy klubowej wpłynie, więc tyle mniej więcej będzie mógł przez cały rok Widzew wydać. To nie jest tak, że 16 milionów leży na kupce w sejfie i możemy sobie po stówce z tych 16 banik wyciągać, tylko tyle ma wynieść w ciągu sezonu cała ilość wpływów do naszej kasy, tak szacowana, więc tyle szacunkowo możemy wydać, nie więcej, bo inaczej się zadłużymy. Grzesiek Mro pisze, dobrym pomysłem byłaby współpraca Radia Widzew z Weszło FM na zasadzie udostępniania jakiegoś podcastu, na przykład Trybuny Prasowej. Chyba na takiej zasadzie są programy Tomy Scyzory i Portowcy. No to jak słucha nas pan Krzysztof Stanowski, jesteśmy otwarci na propozycje, zawsze się możemy spotkać i pogadać. Michi pisze, Ryan tradycyjnie ostry jak brzytwa, brawo, no nie przesadzajmy, bywało gorzej. Nibarski pisze, nie zgodzili się spokojnie. Aha, to a propos Kantony, tak, rzeczywiście. No, to jest kolejny głos, Nibara. Łukasz Michał pisze, nie wiem, co tutaj chodzi. Jesteś pewny, że pierwszy raz słyszałeś o tym w radio, o Michalskim. Nie wiem, o co tutaj za bardzo Łukaszowi chodzi. Nie wiem, to wyjaśnijcie sobie panowie między sobą. Adam TV, do karnych jest Robak, potem Robak i na końcu też Robak. Rof Rewelka pisze, weź, bo ci kopa zasadzę pajacu, wraca na Elix, a to do Jakuba Kaczorowskiego. No więc pojawił się i przywitany przez jednego z kibiców dość szorstko. To jest ostre jak brzytwa. Krystian pisze, czyli ile, albo który poziom płacowy porównując do obecnych piłkarzy? Zwłaszcza, że ma inkasować tyle, bez euforii, Bartku Kukuciu z Ekspresu Ilustrowanego. Bez euforii, zwłaszcza ile ma, że, jeśli ma inkasować tyle, ile słyszałem, no to nie wiem, ile słyszałeś, ale jeśli słyszałeś jakiś czas temu, no to nie tyle będzie zarabiał. Myślę, że no, będzie pewnie w jakiś tam, myślę, że na pewno mniej niż Morze, niż Robak, niż ci, którzy byli kontraktowani przed tym sezonem. Może mieć najwięcej, strzelam, bo nie znam kwoty tej nowej, ale na pewno jest dużo, wiem, że jest dużo niższa niż ta pierwsza. Ta pierwsza, no, nie jestem upoważniony, żeby o tym mówić, nie chcę. Ale myślę, że może być najlepiej opłacanym z tych, którzy przyjdą tego lata, ale w ogólnym, na ogólnej liście płac, biorąc pod uwagę tych, których już mamy w kadrze z poprzednich sezonów, to na pewno nie będzie w czołówce. Myślę, że może być gdzieś w górnej połówce, ale raczej na miejscach bliżej środka niż góry, tak bym to określił. Tyle mogę powiedzieć. Brakuje takiego zawodnika, aby się dogadali, Tomasz Sadłecki, ale patrząc po zdjęciu, to nie jest Tomek Sadłecki, chyba, tak mi się wydaje, chyba, że czegoś nie wiem, Tomku, no to dzień dobry. I cóż tu jeszcze, Kajmada pisze, wszyscy mający informacje o aktualnych warunkach twierdzą, że nie będzie inkasował tyle, co chciał. Czasy negocjacji, a la court się skończyły, miejmy nadzieję. No tak, no to na pewno to nie była negocjacja typu a la court. To było, ile chcesz? Do widzenia, Mateusz, nie ma szans, nie dostaniesz tyle. Potem za dwa dni, wiesz co, przemyśleliśmy, damy ci tyle. To i tak jest dużo więcej, dużo mniej niż chciałeś, ale tyle ci możemy dać. Jak będziesz chciał, to się odezwij. No to się Mateusz odezwał. Tak to mniej więcej można, oczywiście to mówię tylko tak w dużym skrócie, ale tak to mniej więcej mogło wyglądać. Dla niektórych rewelacja. Dobra, kończymy program, bo i tak go przeciągnąłem. Za chwilę miałem jeszcze powiedzieć o ramówce, za chwilę blok powtórkowy, bardzo ciekawych programów wczorajszych, więc nieskromnie powiem, że warto. Za moment prześwietlenie pierwszej ligi Górnikowi Łęczna przyglądał się Franciszek Fidos, miał gościa z Łęcznej, więc warto posłuchać. Od 12 do 13 przejmie mikrofon Przemek Olszowy, będzie wspominał dawne wyjazdy, kończy jeszcze jesień 91 roku i już przechodzi do wiosny 92, a więc to pierwszy sezon Widzewa po powrocie do Ekstraklasy, od razu zakończony zajęciem trzeciego miejsca w tabeli i pucharami. A od 13 do 15 powtórka wczorajszego Pilne, przypomnę, Mateusz Bondarenko, Mateusz Magdziak, Sebastian Madera, Kamil Piskorski byli naszymi gośćmi, rozmawialiśmy o transferach, no generalnie o transferach, trochę też o Enkeleidzie Dobim. O 18 będzie powtórka tej trybuny prasowej, która dobiega końca, a potem trzy nowości. O 19 drugi odcinek podcastu Niebieska RK, Dawid Godziek będzie miał gości, Kamil Neugebauer, przepraszam, jeśli przekręciłem nazwisko, piłkarz Ruchu Chorzów, pomocnik, będzie gościem, a także Marcin Stokłosa, członek Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów, przedstawiciel kibiców zasiadający w tej radzie, więc myślę, że ciekawa postać, młody, ale bardzo taki człowiek o otwartej głowie i mający wiele pomysłów, więc warto posłuchać wywiadu z tymi dwoma osobnikami, jeśli mogę tak powiedzieć, a dodatkowo jeszcze Dawid podsumuje mecz w Gaci.
który Ruch wygrał 4 do 1 w miniony weekend, a już jutro chorzowscy niebiescy podejmują u siebie, no i nie pamiętam kogo, ale grają u siebie, sam się wybieram na stadion o 19 jutro, więc programy jutro już mogę wam zdradzić, że z odtworzenia wieczorne nie ma nic live z mojej strony, będę na cichej. O 20 wywiad tygodnia, zapraszam w swoim imieniu, będzie ze mną Leszek Bogdanowicz tym razem, tak jak obiecał, przełożyliśmy o tydzień i jest, dzisiaj będzie Leszek Bogdanowicz, a więc pogadamy z przewodniczącym Rady Nadzorczej Widzewa, a o 21 rozmowy totalnie swobodne. Jeszcze do końca nie wiadomo w jakim kształcie, może z Michałem Niebarskim, może bez niego, wtedy ja i Winczu zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze plany, wpadajcie, bądźcie z nami cały czas, przekazujcie znajomym, że jest takie radio, bo wiemy, że tak to trzeba docierać do ludzi, bo innych możliwości za bardzo nie mamy, nie stać nas na reklamy, więc tak musimy działać. To był magazyn Trybuna Prasowa, kolejny jutro o godzinie 10, klasycznie. Ja już się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, słyszymy się wieczorem. Na razie, cześć. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.